Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo, ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora SimRail i w tym oto dzisiejszym odcinku kontynuujemy naszą trasę do Żyrarendowa. Znaczy pociąg jedzie do Skierniewic, a my jedziemy dzisiaj do Żyrarendowa. Żyrarendów w sumie. Gdzieś to jest, ale nikt nie wie gdzie, nie? I kiedyś pogłoski chodziły. Przed nami wjazd strefy jazdy bezprądowej. Więc odciągamy moce. I przejeżdżamy. Jazda prądowa zezwolona na lokomoty, ale że my jedziemy dzisiaj elektrycznym zespołem trakcyjnym. Więc interesowała nas ta informacja, którą właśnie minęliśmy. Następny planowy postój na stacji Milanówek. Więc już się rozpędzamy do prędkości rozkładowej 120 km na godzinę. Oświetlenie przedziałów mamy włączone z tego co widzę. Tak, oczywiście, ale z zewnątrz widać jakby tam było ciemno, a w środku jest to najważniejsze. Nie włączone światła mijania, nie włączamy ludzi, nie ma to sensu. A my zbliżamy się do stacji, to można przyuważyć po wskaźnikach. A już mi się to włączyło. Wcześniej naklikałem i włączę i wyklikałem. Zatrzymamy się w końcu, czy jeszcze długo tak będziemy? Pięknie, otwieramy sobie lewe drzwi. Rozumiemy hamulec. Moje podjazdy w te stacje to są naprawdę z tym hamowaniem, nie? Pomału. Zamykamy drzwi i ruszamy. Jedziemy planowo, o dziwo. Następny planowy postój na stacji Grodzisk-Mazowiecki. Byłem kiedyś. Przed nami semafor informuje nas, że następne będzie ograniczone prędkość do 100 km na godzinę. Chyba, że jest to jeszcze SBL. Wydaje mi się, że właśnie to jest.
Nie no, tam było, że ostatni, nie? Na górze to w sumie jakim cudem by to mogło być jeszcze SB. Po prostu nie mamy wjazdu do Grodziska. Czy wjazd mamy, dobra, nie mamy wyjazdu, przepraszam. Oto był wjazdowy. Znaczy, że ja też muszę nagrywać to odcięcie o 22:30, nie? Czy istnieje taka szansa, żeby tutaj mogła wysiąść dosłownie na 15 sekund? Pewnie, że tak. Zapraszamy w perony. Serdecznie dziękuję. Witam, czy witam? O, siema, Karczyma. Nie chcemy jej targać aż do Włoszczowy Północ i czy tutaj mogła wysiąść. Ciekawe, jak potem siądzie w inne pendoliny. No, w sumie i tak by się musiała cofnąć. I otwieramy sobie prawe drzwi tym razem. Znaczy, otwieramy, nie? No i tak są zamknięte, bo nic ich nie chce otworzyć. I zamykamy drzwi. I odjazd. I teraz niby tak, niby przed nami będziemy mogli jechać z prędkością 160. Ja sobie muszę podświetlić ten monitorek, bo ja nie wiem, jak to tutaj jest skonstruowane, jeśli chodzi o prędkości rozkładowe. Niestety w tym rozkładzie to nie jest wypisane nic, nie? Teraz czy to nam zezwoli? A, do 130 nam się zezwoli, no jako pojedynczej obsadzie. Okej. Nie wiedziałem, czy nas uzna jako dwóch maszynistów, czy jako jednego. A w sumie, no w tym EP08 możemy jechać 140, też niby jesteśmy sami, nie? A nas traktuje jako dwóch. Wjazd podany w peron, drugi tor trzeci. Przyjąłem, serdecznie dziękuję.
zbliżamy się do peronu stacji Jaksztorów. Skąd ci ludzie te nazwy wymyślili, to ja nie wiem. Ja wiem, że trzeba zacząć ostrzej hamować, bo hamujemy z wyższej prędkości. Może nie aż tak. Myślę, że tu już się peron zaczyna, to jeszcze nie. To jest jakaś klatka schodowa. To trochę czasu niestety na tym straciłem. Właśnie 377, jedziemy. 377, a jestem 387, tak mówię, jak mam czas, co ode mnie. O, jedne drzwi są otwarte, no normalnie, no nie mogę. Rodzic Mazowiecki, będzie przelot dla 1730. Zamknęły się. Mamy próg, został wysunięty. Ale fajnie. Jeszcze tego nie było. Na razie bez wjazdu. Teraz próg ładnie się nam słowa. Zrozum, ale patrz. Mamy tutaj mały próg. Następna stacja planowa Międzyborów. Będzie wyjazd. Momencik już podaję. No, taki mały momencik. 177 w kierunku, że to wam podam. Ja dzisiaj właśnie też stoję sobie z Warszawy. Przejazdnie gdzie. Ciekawe, czy jest to aż tak odzorowane. Hamujemy. Ciekawe, czy nam tu się pokaże ograniczenia prędkości. Co, i to jest koniec? Prawda? A myślę, że my do Rzejdowa dojedziemy. Ach, to ja bym tam na jednym odcinku państwu nagrał. Oszukują, oszukują z tym czasem, naprawdę. A dobrze, drodzy państwo, ale co ja mogę poradzić? Tak oszukują, tak oszukują. Ja się niestety z państwem muszę pożegnać, więc komentujcie, subskrybujcie. I widzimy się już w następnym odcinku. Na razie, cześć, pa.